Siema, ja jestem Zdan, oglądacie What The Fuzz Podcast i czas na recenzję płyty Hell Reaper, Warlocks Grim and Withered Hags. Łomatko, co tu się od Jamesowało? Co to ma być, panie? Jakie to Hell Reaper jest dobre, to je dobre jest to. Widzicie, od razu spoiler. No, naprawdę powiem wam, że jestem zadziwion. A dlaczego jestem zadziwion? No bo tak, zespół Hell Reaper znany był z tego, że wyzywano go od młodszego klona Toxic Holocaust. Oczywiście dla mnie taka nazwa to jest w ogóle od razu 700 punktów na 700, 6 kus na 6, 10 wbitych na pal... jakby na 10 i generalnie sztos. Nie. Trochę nie. 600 riffów na 600 i generalnie, nie wiem, no 300 debitów na 300, no sztosik. Natomiast ten Bound i James tak właściwie, bo to Bound to jest tylko jak jest na żywo, to się rozwija i rozwijał się w sposób nader interesujący. Tak jak epeczki i pierwszy album jeszcze właśnie zaciągały takimi tymi debity, Bator, GBH, tona undergroundowego trashu i metal punka, którą słuchają trzy osoby. Ja jestem te trzy osoby. A potem był drugi albumek. Gdzieś tam epka jeszcze w międzyczasie, ale to w tak zwanym międzyczasie. No i drugi albumek, moi drodzy, to już był melodyjki trochę takie. Wtedy też się odezwały głosy, że to nie to już, to nie ma tego ognia, to nie jest już taki metal. Prawda, to metal. No i potem przyszedł albumek Ten. Tutaj myślę, że ortodoksi stylu Hell Reaper, jeżeli są tacy w ogóle ortodoksi stylu Hell Reaper, mogą być troszkę niezachwyceni. Ja jestem zachwycony. Dlaczego? Uwaga! Teraz będę mówił rzeczy kontrowersyjne jak na mnie. To jest najbardziej dopracowany, najlepiej wyprodukowany, najbardziej melodyjny album zespołu Hell Reaper i dlatego jest najlepszy. Hańba! Odebrać mu legitymację metalowca. Niech chodzi na koncerty Katie Melu, a nie jakiś Hell Reaper. Nie no, panowie i panie, serio. Powiem wam tak. Dopracowanie jest tutaj na poziomie full. James mnie totalnie zaskoczył. Dlaczego? Otóż na poprzednich Hell Reaperach wszystko sobie to ładnie siedziało, ale brakowało pewnej chwytliwości, a tutaj jest to wypełnione wręcz melodyjnymi partiami gitar, super zmianami tempa, wręcz takimi melodiami, czy takimi fragmentami, ale muzyka folkowa, tak? Tak, moi drodzy. Nie, oczywiście nie ma żadnych piszczałek, czy innego korpiklani. Miejmy za siebie odrobinę szacunku. Natomiast na gitarach grane, natomiast właśnie z takim posmakiem folkowej nuty. I nie jest to wcale, żeby nie było, miękkie, miałkie, czy jakieś takie, nie wiem, nie zaczęli grać jak Rhapsody of Fire. Po prostu jest więcej akcentu na melodię, więcej akcentu na chwytliwość, natomiast nadal podane to z turbodoładowaniem, nadal słychać oczywiście Onslaught Batory, bla 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 bla, no ale właśnie w takim sosie, ala melodia i ala, co jest najciekawsze, niektóre momenty są tutaj wręcz jak w Dissection i innych meloblakach, albo nawet w zespole Unanimated, tak. To jest w ogóle dla mnie total zdziwko, bo myślałem, że w tym kierunku, w różnym kierunku może pójść James, że będzie więcej trashu, albo może będzie próbował ubrutalnić. Nie! Otóż właśnie poszedł w melodię i tradycyjny black, taki 90s szwedzki,
jest to dobry ruch strasznie. Połączenie tego z tym jego właśnie trashowo, metal punkowo debitowym graniem robi robotę, robi jakość. Jeżeli miałbym wskazać, no to otwieracz oczywiście jest absolutnie, nie wiem jak to się wymawia nawet, The Nuke Lave, Fantasticos, świetny numer, po prostu na dzień dobry, wszystko, cały album właściwie w pigułce, ale oczywiście Poison Womb, The Curse of the Witch, nie mylić z The Curse of the Witch Hound, jest mega super. Goat Vomit Nightmare ma najlepszy tytuł i jest jednym też tutaj sztosów. No, okładeczka przepiękna. Powiem wam tak. Jestem zachwycony. Jeszcze ta produkcja, która faktycznie może być odrobinę bardziej taka miękka, może mniej surowa, ale tu nie robi to wcale źle. Właśnie w takiej muzyce myślę, że odrobina tego dopracowania może dać radę i to bardzo. No jestem wybitnie zadowolony i powiem wam tak, najbardziej dopracowany album Jamesa, najlepszy kompozycyjnie. Jeżeli tylko ktoś nie musi jęczeć na to, że nie jest turbo surowizna i nie ma kartofli i nie jest to nagrane kalkulatorem i podpisane wszystko na pół gwizdka flamastrem, no to będzie zadowolony. Jestem pod wrażeniem, że już na trzecim pełniaku udało się osiągnąć taki poziom kompozycyjny. To jest skok jakościowy z płyty na płytę wręcz. I tu nie wiem co dalej właściwie po czymś takim. Co tu dalej nagrać? Czas pokaże. Ale All The Fuzz daje poważną okejkę. Na ten album jest to turbo sztos i jeżeli komuś brakuje odrobiny riffowego, acz melodyjnego grania, no to z pazurem to Hell Reaper. Warlock's Grim and Withered Hags. Zdan mówi tak. Zdan mówi bardzo tak. No i powiem wam tyle. To była ta recenzja Hell Reaper, a my widzimy się w następnym odcinku. Siema!